Bardzo lubię ciastka bazowe i takie ptasiowe, pełno kremów. No przede wszystkim, że mi przypominają dzieciństwo i takie słodkości, taką bardzo, bardzo dużą słodycz, którą i takie ciepło, które gdzieś tam miałam u mojej babci, u niej w domu. Ja nigdy nie miałam możliwości nauczyć się piec, bo zawsze byłam na zgrupowaniach i wszystko było podane. Oczywiście na święta podpatrywałam, jak mama robi, ale to z reguły były jakieś serniki i pierniki takie. Raczej, no piernik to proste, no sernik to podobno dobry robię, więc to chyba za radą mojej mamy. Ale rzeczywiście pamiętałam, że jeżeli białko, to tą piankę, to dopiero na końcu trzeba dodać. To jakaś coś tam w głowie mi zostało z tych lat. Nie mam żadnego sposobu na zakalec. Myślę, że go perfekcyjnie robię za każdym razem. Z kaloriami nigdy nie było problemu, aczkolwiek zawsze trzeba było no, trochę się pilnować, bo wiadomo, że im więcej wagi, tym gorzej później to udźwignąć i przefrunąć nad poprzeczką. Ale zawsze miałam przy sobie jakiś batonik czy wafelek w plecaku na zawodach, żeby w razie czego, jak zgłodnieję, albo jak mi się smutno zrobi po nieudanych zawodach, to żeby sobie osłodzić życie. Kiedy piekę, jestem nerwowa, bo nie do końca wiem, jak połączyć składniki, ale myślę, że z biegiem czasu będzie ta nerwowość mijać.